Trenerze, zwycięstwo z Chojnicianką 1-0 i taką fajną klamrą zakończyliście te przygotowania, bo zwycięstwo na koniec, na początek i zwycięstwo na koniec. Tak, trzeba powiedzieć, że był to trudny sparring, trudny rywal. To zwycięstwo wcale nie przyszło nam tak łatwo, chociaż myślę, że stworzyliśmy więcej dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Można powiedzieć tak, że zwycięstwo na tydzień przed startem ligi zawsze dobrze robi. Natomiast no, my mamy świadomość tego, że jeszcze mamy ten tydzień i że to, co dzisiaj pokazaliśmy, to nie jest na pewno pełnia naszych możliwości. W ataku dzisiaj wystąpi od początku Adam Frączak, czyli to poszukiwanie napastnika ciągle trwa. No tak, ja jeszcze nie mając w ogóle w planach prowadzenia pogoni, to w telewizji słyszałem, że to jest uniwersalny zawodnik, może zagrać na każdej pozycji. Chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało od początku, bo w sparingu z Berszewą Adam przez kilkanaście minut grał w ataku, ale moim zdaniem inaczej gra się od początku, inaczej gdy wchodzi się z ławki, a gdzieś tam czy zmieniając pozycję, stąd taka, a nie inna decyzja. Nie ukrywam, że co prawda jestem miesiąc z tym zespołem, ale ja wciąż gdzieś tam poznaję tych zawodników, poznaję ich możliwości, chcieliśmy pewne rzeczy sprawdzić. Rozmawiał trener pod koniec, widziałem długo z Łukaszem Zwolińskim. Nie boi się pan, że pojawią się jakieś może pretensje z jego strony, że jednak próbowany jest Adam i może się nie czuć jako ten pierwszy napastnik? Zawodnik jest od grania, a nie od obrażania się i komentowania decyzji. To są profesjonalni zawodnicy. Liczy się tylko i wyłącznie dobro klubu. Tutaj, tak jak powiedziałem, my chcieliśmy sprawdzić pewne elementy. A będzie grał ten, który będzie w najlepszej dyspozycji, kto będzie w stanie dać drużynie najwięcej. Zaskoczony był trener atmosferą dzisiaj na meczu, wokół, bo naprawdę nie jesteśmy w Szczecinie, ale tych kibiców było sporo. No tak, sympatycznie naprawdę było i jedną rzecz, którą gdzieś tam żałuję, no to, że nie udało się strzelić kilku bramek, bo zawsze kibice przychodzą po to, żeby oglądać bramki. Natomiast myślę, że to 1-0 gdzieś tam też w jakiś sposób rekompensuje to. Jakie przełożenie ma na to, że dzisiaj Kudła zagrał całą godzinę do tego, kto wyjdzie jako pierwszy bramkarz na Wisłę? Żadnego przełożenia. Nie wiem, naprawdę nie ukrywam, że mam ból głowy nie tylko związany z pozycją bramkarza, ale też jeśli chodzi o obsadę innych pozycji na boisku. Mamy tydzień czasu, tak jak powiedziałem, będziemy pracować, obserwować i no, ze mną jest tak, że gdzieś tam powiedzmy na 2 dni przed meczem rodzi się plan co do tego, kto ma wystąpić. Wisła praktycznie przez całe przygotowania gra ustawieniem z trzema obrońcami. Jak grać z takim zespołem? Bo to nie jest często spotykane w naszej lidze. No myślę, że teraz coraz częściej wiele zespołów gdzieś tam próbuje w ten sposób grać. Powiem tak, my możemy dyskutować na temat taktyki i zastanawiać się, który system jest lepszy, który nam przyniesie sukces. Ja uważam, że to nie system, nie taktyka odgrywa najważniejszą rolę, bo to zawodnicy, którzy są na boisku, tym swoją postawą, w jakiej są dyspozycji, w jakiej formie, to jest najważniejsze. Oczywiście, że taktyka jest istotnym elementem składowym gdzieś tam później wyniku, ale to, żeby tą taktykę realizować, to najpierw musimy mieć tych zawodników dobrze przygotowanych. To tak jeszcze na koniec, cieszy się trener, że już za tydzień rusza liga, czy jeszcze może trochę tego czasu więcej by się przydało? To zawsze jest tak, że gdzieś tam chciałoby się jeszcze coś zrobić. To tak samo jak moim zdaniem trener nigdy po meczu nie powinien być do końca zadowolony. Choćby zespół wygrał 5-0, to gdzieś tam na pewno znajdzie rzeczy, które można by było poprawić. Jeśli nie, to nie miałby co robić z tym zespołem, prawda? Tutaj oczywiście, że gdyby było trochę więcej czasu, to może jeszcze coś byśmy tam zrobili, ale tak szczerze mówiąc, myślę, że nie tylko ja i zawodnicy, ale przede wszystkim kibice gdzieś stęsknieni są już tej polskiej ekstraklasy.